W dzisiejszym fleszu 50 lat poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowe biegi przełajowe, 60 lat Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi, inauguracja roku akademickiego. Ósmego października poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Tucholi obchodziła swoje 50-lecie. Starosta tucholski Michał Mróz podkreślił zasługi tej placówki dla wychowania wielu pokoleń dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu. Dziękował zarówno wieloletniej dyrektor poradni Renacie Gramowskiej, jak i obecnej dyrektor Hannie Klinger. Nie zapomniał przy tym o całej załodze, bez której niemożliwe byłoby świadczenie porad na tak wysokim poziomie. Za działalność poradni dziękowali dyrektorzy szkół z terenu całego powiatu. Szczególne podziękowania za opiekę nad trudnymi przypadkami przekazała dyrektor Domu Dziecka, przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Nie zabrakło gratulacji od służb, instytucji i inspekcji, które pośrednio korzystają z oferty poradni. Dziękowali też rodzice, których pociechy zawsze mogły liczyć na fachową pomoc. 7 października na strzelnicy w Plaskoszu 24 drużyny z terenu powiatu tucholskiego rywalizowały w powiatowych mistrzostwach w sztafetowych biegach przełajowych. W trzech kategoriach wiekowych startowało prawie 300 zawodników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego powiatu. Spośród dzieci najlepsza była reprezentacja dziewcząt ze szkoły podstawowej w Kęsowie i chłopców ze szkoły podstawowej w Cekcynie. Wśród młodzieży zwyciężyły dziewczęta ze szkoły podstawowej w Kęsowie i chłopcy ze szkoły podstawowej nr 1 w Tucholi. W licealiadzie w obu kategoriach najlepsze były reprezentacje ZSLiA w Tucholi. Zespoły, które zajęły pierwsze miejsca, będą nas reprezentować na finałach wojewódzkich w Bydgoszczy. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych imienia Jana Wendy za udostępnienie miejsca. Dziękujemy też wszystkim zaangażowanym instytucjom za pomoc w organizacji zawodów. Całej społeczności tucholskiej, seniorów, dzisiejszym jubilatom z panią przewodniczącą Felicją Antosiak na czele. Gratulacje i drobny upominek od zarządu i rady powiatu przekazał członek zarządu Waldemar Kieszkowski. W imieniu pana starosty, zarządu powiatu tucholskiego, radnych rady powiatu tucholskiego chciałbym przede wszystkim życzyć państwu, aby ten dobrze rozpoczęty jubileusz 60 lat funkcjonowania miał swoją kontynuację. Warto przypomnieć, że tucholska organizacja jest jedną z najdłużej działających na naszym terenie. Jest ona nadal potrzebna, pomimo nowych form wsparcia dla seniorów, takich jak na przykład Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jej głównym atutem są ludzie, w tym tak wybitni liderzy, jak obecna przewodnicząca naszego oddziału Felicja Antosiak oraz jej poprzednicy. Uroczystość stanowiła okazję do uhonorowania ich odznaczeniami i dyplomami. Oprócz gratulacji padły też zapewnienia o nieustającym wsparciu ze strony samorządu i życzenia długiej dalszej aktywności. 5 października poczet sztandarowy powiatu tucholskiego uświetnił inaugurację roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, samorządowej uczelni utworzonej przez powiat tucholski oraz wszystkie gminy naszego powiatu. Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała, celebrowanej przez biskupa pomocniczego Arkadiusza Okroja, poczty sztandarowe, władze uczelni, studenci i goście przemaszerowali do Tucholskiego Ośrodka Kultury. Tam przyjęto uroczyste ślubowanie studentów oraz zainaugurowano nowy rok akademicki.